Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z WoW Rising. Oczywiście na początku dziękuję bardzo za wszystkie wasze łapeczki i za wszystkie wasze komentarze pod ostatnim odcinkiem. A odnośnie właśnie tych komentarzy, pisaliście mi, że sami umęczyliście się nad Behemotem niesamowicie. Jak najbardziej. Wielu z was pisało, że skrzydlaty horror był prostszy, inni znowu, że Behemoth był łatwiejszy. Inni w ogóle przyfarcili, bo wyłapali jakiegoś glitcha, że im się przy 10% życia na przykład stanął, nie ruszał się i tak dalej. To powiem wam, szczęściarze farciarze. Ja za 744 razem udało mi się ubić tego Behemota. Tak jest, mam już ten jego odłamek w ogóle u siebie. Widać, ładny taki, proszę bardzo. Postawiony, kulturalny, bardzo mi się podoba, tylko jego moc jest po prostu beznadziejna. Tak, ha, ha, ha. Co mi daje w ogóle odłamek duszy Behemota? To jest mega śmiech, nie? Zwiększa odporność na czosnek i świętą moc. No z tym czosnkiem, no to... whatever. Święta moc, no dobra, no to się na pewno tam przyda gdzieś tam na przyszłość czy coś. W końcu będę musiał ze najświętszym paladynem walczyć i tak dalej. No jedyne co mi się tu podoba, no to ta zwiększona szybkość ruchu o 5%. No zawsze to jakieś tam dwa kroki do przodu i tak dalej w kierunku zwiększonej mobilności. No i zwiększona wydajność pozyskiwania zasobów. No okej, no okej. Jak do solowej gry, to szczerze powiedziawszy dupy nie urywa. Jeśli byłaby to rozgrywka na serwerach oczywiście i tak dalej, jeszcze serwerach PvP z innymi graczami, no to dobra, jesteście do przodu, bo lepiej wam się wydobywa te surowce i tak dalej. No okej, dobra, spoko, nie? Ale szczerze powiedziawszy, te męki, które przeszedłem, żeby ubić Behemota i też go ubiłem na totalnym farcie, bo taka jest prawda, już ledwie po prostu zipałem, ledwie to szło, ja myślę, no... kurde, nic, no będzie się trzeba wycofać z jaskini i spróbować 700 któryś raz z rzędu znowu, no ale mi się, kurde, dobra, spróbuję gościa dojechać, no i mówię, totalnie przyfarciłem, nie wiem, czy ten jego duchowy klon się wtedy nie zgliczował, czy coś na chwilę, może dał mi chwilę wytchnienia, to mnie po prostu uratowało, taka prawda. Więc gościa tak naprawdę mam z głowy. Więc to co? No byłoby się trzeba wybrać do tego skrzydlatego horrora. Ja tam u gościa byłem, ja z nim rozmawiałem, przegadaliśmy w ogóle sprawę. On się nie chciał oczywiście poddać, nie? No niestety, nie poddał się. A czekajcie, co ja to robię? Przecież ja tam mam bliżej portal. Proszę lądować. O, właśnie. W ogóle najlepszy cyrk to był z tym, jak ja łapnąłem ten odłamek duszy Behemota i się okazało, że ja nie mogę ani wejść na wierzchowca, ani użyć żadnej wampirycznej mocy. Mam otrzymywane obrażenia zwiększone o 25, prędkość ruchu chyba też zmniejszona była o 25%. Ja myślę, no kurde, poważnie. I ja sobie, wiecie co, i w tym momencie sobie wyobraziłem, gram sobie na serwerze, tak, pełno ludzi i tak dalej, łasych na to, żeby dorwać ten odłamek, nie, żeby mnie utłuc. A, no masakra, chyba by mnie po prostu szlag jasny trafił, jeśli, kurczę, zdobyłbym ten odłamek i... goddammit, i ktoś by mi go odebrał, nie? Matko, jaka to byłaby lipa, nie? Dobra, proszę bardzo, tutaj mamy straszliwego horrora skrzydlatego i w ogóle. Fajny facet, postaramy się go poskromić dzisiaj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Panie horroru, proszę mnie jeszcze nie atakować, ja sobie walnę potka. Co pan na to? O, zrobimy to w ten sposób. Dawaj silnego potka. I z tym jegomościem będziemy walczyli przy pomocy kosy. Tak jest. W ogóle zestaw umiejętności też nieprzypadkowy. To się na pewno przyda. A przede wszystkim pierwsze co robi ten przypływ mocy, czyli usuwa wszystkie negatywne efekty. Już tam tarcza i tak dalej, spoko, nie? Ale negatywne efekty. Ten problem tego bossa... Prawda jest taka, że największym problemem tego bossa jest właśnie to, że on robi bardzo dużo efektów... O, proszę bardzo, chaos. Chaos to jest to, co wszyscy lubimy. Lubimy sobie po prostu płonąć w tym chaosie. Jak on nas podpali, no to można się domyślić, nie? No, raczej byśmy nie chcieli za długo płonąć, żeby nie tracić za dużo życia. To sobie uciekniemy. Co ty zrobisz? Aha, ty sobie za... Co ty zrobisz? Ty w ogóle... Ty jesteś dziwny, o, ja ci powiem, to jest dziwny boss, o, on robi coś takiego. O, teraz dostałem efekt AOE. Kurde, odpaliłem pająka, ale to skiepściłem. Miałem pająka zostawić na później. Właśnie, jak on lata, to najlepiej się healać.
Właśnie. Tylko nie i starać się mu nie stawać oczywiście, oczywiście na drodze. Dobra, Serża sobie robimy. Walimy go też chaosem. Niech ma coś chłopina od życia. Co on tam robi? Tu w ogóle tak. Ucieczka z tego miejsca, no to raczej biednie. Tak, raczej biednie. Czyli tutaj po prostu walczymy na śmierć i życie. Chociaż nie wiem, nie udało mi się jakoś specjalnie znaleźć miejsca, w którym mógłbym zeskoczyć stąd. Czyli wchodzi w rachubę jakby tylko pan nietoperz. Oczywiście. Masz tu trochę tego, stary. Masz tu trochę tego. Mój drogi. O, udało się nie wleźć w to. Co ty zrobisz? Aha, ty zrobisz znowu ten swój skok. Dlaczego? Aha, dobra, bo ja klikam nie tą literę w ogóle, co trzeba, nie ten przycisk. W ogóle tak, te jego ataki, nie wiem, to mi się wydaje, że devowie coś tutaj trochę chyba tego nie przemyśleli, bo te ataki są banalne do ominięcia w ogóle, nie? Ja wiem, że on tam coś stara się zrobić i tak dalej, no ale same tego skoki, same te jego rzuty w ogóle z góry i tak dalej. O, proszę bardzo, tu nawet nie trzeba używać umiejętności ucieczki, żeby zwiać. Taka prawda. Masz, stary. O, i ty teraz sobie pofruniesz i ty chyba będziesz... O, znowu ten... No, tu wystarczy tylko odejść, to nawet nie ma zasięgu całkowitego. Na całej tej mapie, na której tu z nim walczymy. On teraz się odpali, błyśnie sobie. No oczywiście trzeba uważać na te jego śmieszne kuleczki, bo one nas mogą oczywiście zjeść, a tego byśmy nie chcieli. Tu sobie mykniemy, tu sobie uciekniemy. Znowu mogę ci na przykład zrobić, stary, tak. No przy okazji dostanę sobie bułę. Zawsze się można wycofać. Póki życie mi się nie jakoś strasznie nie skasowało, można się uleczyć. Tak, własną krwią po prostu. Bo dlaczego by nie? Dlaczego się nie leczę? Przepraszam bardzo. Wściekły ogień, panie, bo ja wściekle płonę. Halo. Usuwamy negatywne efekty. Panie Jaworski, proszę nie zapominać o tych rzeczach. To są bardzo ważne rzeczy. O, to mi się podoba. O, to. To jest bardzo mega fajny atak, przez który się można hiper po prostu wykończyć. Całkowicie. Te jego lodowe kolce. Niby też nie jest jakiś strasznie problematyczny do uniknięcia. Oj, w złym momencie to zrobiłem. Proszę R. Ja bym chciał... No i proszę bardzo, dlaczego nie mogę? Czy wszyscy widzą? Mam tu R, klikam R i nic się nie dzieje. O, dziękuję bardzo. Fantastycznie, że teraz się odpaliłeś, zanim nie spłonąłem całkowicie. Kompletnie na śmierć. O, teraz bym się wyleczył może, o. Byłoby miło. Ło, stary, ale się wysypał, nie? Dobra, teraz jesteśmy wyleczeni. Co ty zrobisz? Aha, lodowy kąsek, okej. Okay. Jeszcze jakby mi tak nie rwało, to byłoby super, naprawdę. Spadki FPS-ów w tym momencie są zdecydowanie bardzo niewskazane, bym powiedział nawet. O, powinno się tak myknąć. O, nawet mi się już Ultimate z pajączkami ogarnął, to jak ty spadniesz tam z góry, to dostaniesz ode mnie pająki. Masz pająki. Te pająki, no i oczywiście się zagapiłem i pająki. No pająki są dobre, tylko jak się wie, co się nimi robi. O, świetnie. Super, ta jest kolejna fajna przycinka, to jest pomocne, to jest fajne. No, atakuj, stary, atakuj tam, gdzie mnie nie ma, najlepiej by było. O, ja sobie może ucieknę. Co wy na to? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. O, ty się teraz odpalisz. Ty masz bardzo fajne firebole, to jest fest. To jest naprawdę zacne. O, tu się udało zwiać, to nawet poszło jako tako. I ty co? I ty sobie lecisz w powietrze. Znowu w złym momencie się tu odpaliłem z tym leczeniem. Halo. Daj mi trochę healu. Dobra, nie healniemy się. Podpaliłem się? Tak jest, podpaliłem się. Poprosiłbym tarczę. Dziękuję za tarczę. Miło z waszej strony. Masz tu trochę dypsów. A kurde, znowu mnie przypalił. I tarcza? Będzie tarcza? Tarcza dla mnie, poproszę. O, dziękuję serdecznie, znowu się udało. Pożyję chwilę dłużej. Może na tyle, żeby się dało z nim wygrać. Dostaniesz ode mnie trochę chaosu, co ty na to? My sobie uciekniemy, ty teraz pewnie tak. Ty spuścisz coś z nieba. Tak, ty tam się odpalasz na niebie. To ja zrobię trochę tak. O, dobra, my sobie znikniemy stąd. Okej, dostaniesz ode mnie to. Też trochę chaosu. No swój chaos naprawdę jest fajny, ja wolałbym go nie przyjmować po prostu na klatę, bo to się bardzo źle dla mnie skończy. Jego ataki są zacne. To gościowi trzeba przyznać. O, o i to jest coś pięknego, nie? To jest super atak.
Dawaj, kurde, nie udało się. Płonę, płonę, oczywiście, że płonę. Dawaj, dawaj, stary, tarczę. Proszę, proszę tarczę, dziękuję za tarczę. Jedziemy dalej z gościem. Wiecie co, no nie robiąc zbyt wielu misklików, tak jak ja, no to naprawdę tego horrora... Horror jest zdecydowanie prostszy, jak dla mnie, jak tak na niego patrzę, jest zdecydowanie prostszy od Behemota. Jak dla mnie, really, naprawdę, bo tu naprawdę nie trzeba z nim jakoś specjalnie przyfarcić. O, ale mnie to fantastycznie minęło, szkoda, że go nie trafiło. A, poproszę tarczę, dzięki. O, zaraz pająki będą, zaraz znowu będą pająki. Tu się mykniemy, kurde, znowu płonę, szkoda. Szkoda, że płonę. Płonięcie akurat jest passé. Myślę, że zjem sobie jakiegoś potka może. Ty wie co, teraz będziesz mi chciał chyba skoczyć na plecy, tak? Tak myślałem. Teraz sobie użyjemy tarczy, usuniemy efekty, niedobre, niefajne. O, masz pająki, stary, masz pająki. Ojej, a moje pająki dostały z lekka w piernicz. A, i co ty, a, co ty teraz będziesz kminił, gościu? Ja cię, chopie, obserwuję. Żeby nie było. O, super, się wpierniczyłem do tego ognia. Dawaj, tarczę, poproszę. Czy no, kurde, nie rozumiem. Nie rozumiem efektu, kiedy ta tarcza zaczyna działać. Dlaczego ona się nie odpala? Tak samo było, myślałem, że ta egida po prostu, krwawa egida ma takie problemy, czy coś w tym stylu. Ale widzę, że, kurczę, z każdą tarczą tak jest. Niby się zrespiła, niby wszystko jest jak najbardziej okej i w ogóle, a tu się odstawia takie coś, nie? No, ten atak sobie też tak, stary, masz tu coś ode mnie, tu sobie zniknę, tu dostaniesz ode mnie jeszcze jedno kółko, tu udało się to minąć, udało się to nawet minąć. Jezu, co tu się dzieje? Dlaczego mnie to się tak przycina? Ja umrę przez to przycinanie. Dzień dobry panu horroru, masz ode mnie. A, uciekłeś mi, ty chamie podły. Nie, a ty znowu zrobisz te swoje firebele i tak dalej. Tu się pali. A, tu będzie trochę lodu od ciebie, oczywiście, masz tu trochę tego. My sobie znikniemy w tym kierunku. O, super, właśnie, zapomniałem o jednej bardzo ekstremalnie ważnej rzeczy. Żeby walczyć z nim od... kurde, trochę od świtu, nie? O Jezu, zamarzłem, dlaczego mi nie mówicie, że ja zamarzłem? I muszę efekt usunąć. No właśnie, teraz muszę na gościa mega uważać. Bo mam, no właśnie, ja nie mam zbyt wiele możliwości ruchu teraz, ucieczki. Zwłaszcza w tym słońcu. Cienia to tu jest za cholerę. No chyba nawet spłonę, nie? Nie. Kurde, skitrałem się za drzewem. Mega to było. Dobra, zróbmy to tak, stary. Może cię znowu minę. Może dobiegnę do cienia. Jak dobrze będzie. Cyk. O, panie. Jak ja to wydzierżę tutaj, to będzie naprawdę cud, cud, cud. Cud totalny. Ja na razie, stary, nawet z tobą nie będę fajtował. Bo to jest jakby... To się z lekka mi jest... O Jezu, ty mi tam skopałeś te... O, jeszcze dostałem. Oj, chyba tego nie przeżyję jednak. No, wpierniczyłem się na ogień. Tak. Niestety, ważny tip. Trzeba zacząć walczyć z nim zaraz wieczorem. Tak, bardzo, bardzo bym polecał. Zdecydowanie. Co nie zmienia faktu, że ten boss nie jest trudny. Tak jest. Ja wiem, że zdedziłem, okej. Okay. Ja to ogarniam jak najbardziej, pewnie. Tylko tak jak mówię, ten boss nie jest trudny. Poza moimi misklikami, o których mówiłem, oczywiście Miyaki, i nie rozumiem dalej tego, dlaczego ta tarcza się tak jakoś dziwnie odpala w ogóle, w jakiś dziwny sposób, że nie odpala się bezpośrednio na kliknięciu, czy stoję w miejscu, czy biegnę, i czy używam jakiegoś skilla, czy nie używam. Czekajcie, bo teraz jestem płonącym nietoperzem, halo, ja się zapomniałem w ogóle, że dzień jest. Dobra, czekajcie, zaraz ten dzień minie. No tak, przecież jak lecę jako nietoperz, to gdzie, w jakim cieniu ja się skryję, co nie? Dobra, to chociaż tyle sobie podejdziemy. Zaraz nam się zacznie wieczór i od razu byłoby dobrze wykonać atak. Bo nawet nie patrzyłem, w którym momencie ja zacząłem z nim walczyć. I zdecydowanie muszę jakby tu przyspieszyć czasu, dypsy. Więc sprzedawać więcej po prostu dypsów. Dobra, zmienię się, nastanie wieczór i nie spłonę. Super, udało się. No to jeszcze jakbyś został nietoperzem, to już w ogóle będzie genialnie. Dobra, lecimy one more time. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Postaram się to zrobić bez misklików. Teraz użyję sobie, bo ja tam mam chyba w ekwipunku, który tam oczywiście leży. Mam tam krew Roja, Łotra, tak jest. W czym mi to pomoże? Jakieś obrażenia krytyczne, zwiększona prędkość ruchu na pewno. Co tam jeszcze było?
Czekajcie, moje marne zwłoki leżą sobie tutaj, w tymże oto miejscu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie, drewna nie potrzebuję, bardziej pojemnik. Weź wszystko, tak. Co ja bym chciał? O, proszę bardzo, ja bym chciał krew Roja. Ja bym chciał miksturę Furii i miksturę Wiedźmy. Tak. No i dobra, i możemy, kurczę, próbować z gościem jeszcze raz. No co prawda nie mam mocy odłamka, ale to żaden problem, bo tam było, tak jak mówiłem, zaledwie 5% do prędkości ruchu, więc tam po prostu szału nie ma taka, prawda? Dobra, masz tu sobie ode mnie coś, tu sobie znikniemy. Stary, znowu ci tu puszczę kółko. Trochę sobie z tobą pobiegamy. W czym ja ci mogę pomóc? Aha, bo ty odskakujesz, właśnie, bo ty odskakujesz ode mnie. Jak ja bym cię chciał w ogóle przyatakować. To jest też najlepsze. Dobra, masz to, stary, i dostaniesz ode mnie jeszcze to. Nie, nie dostaniesz tego, bo ty mi zwiejesz. Tak, teraz ty tu walniesz sobie to. Dobra, to już mamy pochytane. Więcej, zdecydowanie więcej obrażeń. Więcej obrażeń, szybszych obrażeń. Tu sobie uciekniemy. No właśnie, czekaj, a nie, ty mi teraz chyba odlecisz, gościu, mi się wydaje. Uciekłeś mi, czy mi nie uciekłeś? Idź, pająk. Pająki do ataku. Pająki niech się biorą. Ale mnie to dźgnęło, panie. Ty, tak się nie będziemy, gościu, bawić. My sobie tu uciekniemy. A, lud mnie teraz pali. Tak jest. Lud mnie pali. O, dziękuję bardzo. Teraz już mnie nie pali aż tak bardzo. I co ty zrobisz? Aha, ty sobie teraz lecisz. Ty tu spuścisz z góry. Tak jest. Właśnie to. My się odpalimy na potionku. Pewnie miksturka jak najbardziej. Tyle z braków sobie wychilamy. Stary, masz tutaj coś. Małe co nieco, tu masz krążek. Ale śmignął mnie ogonem i znowu mnie zamroził. O ty cholerniku ty. Dobra, masz tu, baw się z moim klonikiem. Stary, tak, klon cię przestraszył. Ty z tego klona zaatakujesz świetnie. Akurat ode mnie dostaniesz dwie małe buły. Tu ci zostawimy jeszcze krążek. Tu sobie uciekniemy. My się teraz oczywiście wychilamy, bo jesteśmy poza zasięgiem. To jest tak, albo można używać tych podków, dlatego narobiłem sobie tych baniaczków po prostu ze zwykłym winkiem z róży krwawej. Myślę, bo to się na pewno przyda. Co ty zrobisz teraz? Co ty chcesz, chłopie, zrobić? Masz ode mnie troszkę chaosu. Zróbmy to tak. Ty sobie... A, ty znowu się odpalisz tam gdzieś z kosmosu. Chyba. A, nie, teraz mamy to. Dobra, to jestem w stanie ominąć w ten sposób. I chyba zrobi jeszcze... Nie, myślałem, że później robi drugi lot. Faktycznie, później dopiero robi drugi lot. Masz tu, stary, coś ode mnie, to cię przynajmniej troszkę dłużej pociacha. To jest spoko, to nawet nie jest takie trudne do ominięcia. Ten jego... ani ten jego atak, ani ten obszarowy jakby, tak? Ten rozpryskowy tego chaosu. Tu się cofniemy, powinno być ok. Nie podoba mi się, że tak ten teren długo płonie. To jest trochę słabo. Można to bardzo szybko przypłacić, niestety, żywotem własnym. Tak jak w tym momencie. Uciekaj, panie, kurde, bo umrzesz. Dawaj tarczę, hopie. Będziesz płonął do usranej śmierci. O, dobra, jest tarcza. Nie wiem, czy tu musi być jakaś przerwa między w walce, czy coś takiego. A, teraz mi uciekniesz. Dobra, żeby się ta tarcza odpaliła. Nie wiem, jakoś też nigdzie tego nie mogłem, wiecie co, doczytać. Żeby to ogarnąć. Dobra, tu to płonie, masz to, stary. Tu sobie znikniemy, tu dostaniesz ode mnie to. I mi się udało, nie udało mi się uciec. Ty, ale ja to wiem, jak mi... Ale to był fart. Okej, to był fart. To był po prostu mega fart, co teraz się stanęło. I mnie to, ja nie będę narzekał, tak? Ja w ogóle nie będę narzekał. Zróbmy to, stary, tak. Masz tu jeszcze kółko ode mnie. Aleś mnie dziabnął. Dziabniesz mnie? Nie, zamarzłem, nie zamarzłem. Ale za to dostałem trochę... Co ty... Aha, teraz ten atak. Dobra, mamy to pochytane. Jak wylądujesz, dostajesz pająki. Właśnie, jak ty wylądujesz, dostaniesz ode mnie pająki. Gdzie ty będziesz teraz? Tu jesteś, stary. O, masz, proszę bardzo. Pająki, brać go. Kill him. Uj, chyba się podpaliłem nieco. Nieco za bardzo. O, to jest fajny atak. Dobra, to mamy. Potek, zdążymy potka? Nie, ja, dobra, udało się, mamy to. Dobra, robimy to tutaj takim manewrem o to. Czekaj, co ty... A, to, dobra. Pali, ciągle płonie. Masz, stary, łap coś ode mnie. Tu masz jeszcze to, dobra, zwijamy żagle. Mój drogi. Co będzie? Będzie nalot czy... A nie, teraz będzie bombarda, dobra. Bombarda jest do ogarnięcia. Chodź, diabełku.
Tu sobie zwiejemy. Czy to nie był błąd taktyczny? Czy zdąży mi się odnowić? A nie, dobra, jakoś to minę. Uda się to minąć. Ty powinieneś odskoczyć, teraz mi się wydaje. A nie, ty mnie jednak potraktowałeś z ogona, nie do bruchu. Naprawdę, wiesz co? No, dawaj, dlaczego nie mogę... O, i stoję w miejscu, tarczy nie odpalę, człowieku. Dajcie spokój. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, tego nie rozumiem. Dobra, bo mi nocy zabraknie, a to będzie niefajne bardzo. Jezu, to jego wiatr. Ja myślę, co mnie tak czącha jak demon. No i dostanę bułę, dostałem bułę. Tarcza, halo. Dobra, dzięki. Dobra, to się uda minąć tutaj bokiem. O, dostaniesz ode mnie kółko, dostaniesz ode mnie trochę chaosu. Mój drogi. Ile mi zostało? O, no dobra. Z czasem chyba nawet się wyrobię. Chyba nie będzie tak tragicznie. Lecisz? O, stary, świetnie. Jeszcze jakbyś bombardę spuścił teraz, to będzie super. Jak mnie nie sięgnie ta bombarda, to już wygląda, będzie ekstremalnie fajnie. Dobra, to mnie nie obchodzi. My sobie po prostu zmienimy, mój drogi, tutaj miejscóweczkę. O, dostaniesz ode mnie trochę chaosu. Mogłem od kółka zacząć, to fakt. Oj. A, jednak się podpaliłem. Dostałem bułę. Tarcza jest. Ucieczka jest. Dobra, kółko. Trochę chaosu. Mnie zamroziło. Mnie bucnął. Ale się zagapiłem. Niedobrze. Niedobrze, ale to jeszcze jest do uratowania. Jestem zamrożony. Tego byśmy nie chcieli. Potek szybki. Damy radę szybkiego potka. Ty sobie śmigniesz. O, stary, świetnie, że sobie śmignąłeś. Masz tu jeszcze coś ode mnie. My wywiejemy. Damy radę? Kurde, nie dałem rady. Myślałem, że jeszcze go bokiem zrobię, ale się nie dało. Teraz będzie chyba nalot. Teraz będziesz, stary, walił nalot. I teraz chyba już nawet będzie podwójny, bo ma mało życia. No. Gdzie stanę? O, tu stanę i będzie okej. Okay. Proszę bardzo. O, panie kierowniku, nawet potrójny. No to grubo. Grubo, stary. Widzę, że się tutaj nie certolisz w tańcu. Ty sobie tam wylądowałeś. Świetnie. Fajnie, że tu wszystko płonie. Ja bardzo nie mam gdzie chodzić. Jeszcze jakby to... Spróbujmy to tak zrobić. Włączyć tarczę. Dało mi się odpalić tą tarczę, przepraszam bardzo. O, dzięki. Pająki do ataku. Czy pająki coś tam w ogóle zrobią? A, kurde, ja myślałem, że zaszarżujesz. Już ci tam kółko sprzedałem, gościu, a ty mnie tak w ogóle potraktowałeś. Wiesz co? Naprawdę. Daj spokój. Masz kółko. Masz, baw się kółkiem. W końcu jesteś zwierzakiem, tak? Drakuli, bo Drakuli, ale zawsze to zwierzak. Bombarda. Dobra, nawet się nie mam bardzo z czego leczyć. Mogę sobie tarczę spróbować włączyć. O, udało się, świetnie poszło. Masz, stary, kółko ode mnie. Ej, czekaj, tu muszę zwiać. Tylko po co wchodziłem w ten w te kałuże chaosu? No, to zdecydowanie było niekoniecznie zbyt mądre. Dobra, mamy efekt zdjęty. Świetnie, masz tam kółko. Masz tu trochę chaosu ode mnie, żeby ci nie było smutno. Kurde, znowu w to wlazłem. Ale lipa. Aha, ty się znowu tutaj odpalasz. Tarcza dla mnie, poproszę. Proszę zdjąć efekt. Mamy zdjęty efekt. Kółko dla ciebie, miśku. Dobra, mamy to pochytane. Co będzie teraz? A, teraz będzie taki ten fantastyczny falownik, który ja bardzo lubię, polecam. Czekaj, teraz mnie będziesz chyba... A nie, teraz mnie bombardujesz, stary. No to jak ty bombardujesz, to chopie, no my się tu nie będziemy rozdrabniali za bardzo. I patrz, no centralnie przed gębą mu to postawiłem, nie? Wej, panie, ale bym się wtranżolił w niego. Czekajcie, to dobra, teraz mnie może depchnąć. Ja sobie tarczę odpalę, jeśli oczywiście ona będzie na tyle łaskawa, żeby zdjąć ze mnie te negatywne efekty. Co ty puścisz? Ty puścisz to. Czy kółko cię tam sięgnie? O, chociaż tyle. Masz, no patrz, jakbyś fajnie dostał kulkę w banie. A jednak postanowiłeś, że nie. Dobra, ale gościu, już widzę, że chyba będziesz... myślę, to już jest dla ciebie końcówka banderoli, mój drogi. Jeśli jeszcze przeżyje... O, no dobra, udało się go ubić. No. Także tego. Jeszcze tarcza i dziękuję bardzo. Tyle w kwestii skrzydlatego horrora. Tak mówię, no na dwa podejścia, ale to też właściwie na własne życzenie. Zresztą sami widzieliście, miskliki te sprawy. O, ja się teraz będę musiał doczołgać chyba z tym jego... właśnie, co ty mi dajesz? O, właśnie, ziomuś. Bo ja patrzyłem na Behemota, jakiś taniec ogników. Trzy ogniki, które tańczą wokół ciebie. Zadają wrogom 25% obrażeń magicznych. Należy ponownie użyć, aby ogniki wystrzeliły, zadając 50% obrażeń. No też całkiem spoko.
A co mi daje skrzydlaty horror? Lodowy wir wywołuje burzę lodową, która zadaje 100% obrażeń magicznych i ściąga przeciwników do jej środka. O, i to by było całkiem fajne, żeby większe stado mobów uwięzić właśnie w takim miejscu. No, tylko domyślam się, że to jest tak, to jest oczywiście ultimate. A te duszki? A, te duszki są zwykłe, to spoko. Dobra, czy tu jest odłamek duszy skrzydlatego chytrusa? Dobra. Bierzemy. No i oczywiście mamy tutaj znowu to samo, co mówiłem. Nie mogę przechodzić przez jaskinię, dosiadać wierzchowców, używać mocy wampirów. Jestem osłabiony, szybkość ruchu zmniejszona o 15, nie 25. I odnoszone obrażenia rosną o 25 punktów procentowych. No także po prostu powiem wam, szaleństwo. Jak najbardziej. I stąd się da zeskoczyć. Stąd się da zeskoczyć. Tylko nie pamiętam, przed chwilą w któreś miejsce było takie, że mogłem sobie. O! No proszę bardzo. A ja byłem pewien, że ja tu muszę walczyć na śmierć i życie i ever i w ogóle. A się okazało, że jednak nie muszę. No, żeby było zabawnie. Czekajcie. Mój domcio jest tutaj. Ja muszę się chociaż tutaj dokulać, tak? Jakbym sobie tak nie zeskoczył tam do tego jeziora, to już w ogóle byłoby super. Czy w ogóle się przypadkiem nie upieprzyłem w jakieś miejsce i. Że stąd w ogóle nie wyjdę. Bo jak na razie to tak wygląda, wiecie? Tu nie mogę. Czekajcie, tego nie przekroczę. No, no, tak. Zdecydowanie bardzo fajne miejsce sobie wybrałem. Chyba, że tutaj mogę, ale to jest skraniec mapy. No nie gadajcie, że dewowie zrobili taki motyw, że tu jest miejsce teraz bez wyjścia. Znaczy jest wyjście, no jak odrzucę ten odłamek, to mogę się stąd. Mogę stąd. A nie, czekajcie, tu jest jakaś kładeczka. No bo już myślałem, że stąd nie wyjdę, nie? Że będzie taka lipa. Dobrze. I wracając do naszego miłego pana skrzydlatego horrora. Nie wiem, ja uważam, że jest banalnie prosty w porównaniu do Behemota. Tak, zdecydowanie. Jest banalnie prosty w porównaniu do Behemota i gdzie tu naprawdę nie trzeba jakoś super przyfarcić, żeby go ubić, to z Behemotem totalnie. Totalnie fart. Ja mówię na te kilkanaście nawet prób, bym powiedział, moich walk z Behemotem, to sorry. Tu było really trzecie podejście. O Jezu, co tu się stanęło? To było moje trzecie podejście. Raz zrobiłem mały recon, żeby ogarnąć, co on tam w ogóle potrafi. No i teraz były dwa. Jedź, kwiatek. Rośnie gdzie indziej. I to było trzecie podejście. Więc samo z siebie. I nawet te skille jakoś, wiecie, same mi się przykleiły po prostu do głowy. Bo tak patrzę, co on robi. Myślę, te chaosy. No jak on mnie będzie palił, będzie mnie mroził i tak dalej. No to będzie straszna lipa, jak ja tego nie usunę, nie? No to jedyne, co mi przyszło właśnie do głowy, ten przypływ mocy. A to też tak właściwie było z bani. Ten przypływ mocy, bo akurat tak czytałem po prostu umiejętności, wiecie, tak tylko przeglądałem czy coś, a myślę, kurde, panie kierowniku, to się może przydać, nie? Dobra, postawmy kolejny odłamek. Ja mam nadzieję, że ten chociaż będzie jakiś zacniejszy. Dajmy sobie go na razie tutaj roboczo. Co ty mi hopie dasz w ogóle? Co ty jesteś za odłamek? Co daje odłamek duszy skrzydlatego straszydła? Zwiększa odporność na ogień i srebro. No, na ten ogień to całkiem spoko. Moc czaru o 10 i współczynnik trafienia krytycznego czaru o 5%. No i powiem wam, że to ma sens. Ten odłamek ma faktycznie sens. Jest taki, no, powiedziałbym zacny. Gdzie ta, powiedzmy, odporność na srebro to mi jakby tam niespecjalnie do szczęścia jest teraz potrzebna, ale moc czaru, współczynnik trafienia krytycznego to jest fajne. A teraz właśnie, bo nie wiem, czy można mieć dwie moce naraz, czy nie można. No ty panie, można, no to fantastycznie, to ja tak wzmocniony. No to jedyne co mi zostaje, moi drodzy, to ubić wielkiego paladyna, jak mu to tam było, Solarusa nieskazitelnego, tak jest. No i myślę, że w następnym odcinku podejmę wyzwanie tego paladyna. Przejdę się do chłopa, też z nim pogadam, nie wiem, wiecie jak to jest, nie? Jakieś pogaduchy, mały rekonesans zrobię, co by zobaczyć, co on w ogóle potrafi, żeby się jakoś przygotować, a nie żeby mucić go w nieskończoność losowo wybieranymi skillami, tak jest. Chociaż mam nadzieję, że on nie jest tak, nie wiem jak to nazwać, fartownym, jak z Behemotem. Nie wiem. Nikt z was w ogóle nie napisał mi w komentarzach, że Behemot poszedł mu łatwo.
jedna osoba mówiła, że uważa, że Behemoth jest łatwiejszy niż skrzydlaty horror, okej, okay, ale nikt nie powiedział, że ten Behemoth poszedł łatwo. Więc domyślam się, że coś jest na rzeczy, że ludzie tak męczą tego bidoka tam. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ta walka, jak i porady, które tutaj gdzieś tam na lewo i prawo podrzucałem, ten zestaw skilli przyda wam się, żeby utłuc te straszydło, jeśli jeszcze sobie z nim nie daliście rady. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.